Siemano, siemano, Mexicano TV. Otwieram wam drzwi, jednak wróciliśmy, tak jak wam mówiłem, do tej starej kwestii. No, albo możemy zrobić jeszcze Mexicano jest jeden, a kucharek jest siedem. Dobra, słuchajcie, jakie dzisiaj mam plany? Mam dzień dzisiaj skurwiały, wiecie? Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Zdrowie policji. Bo muszę na 11.30 jechać na komendę miejską. Chuj wie o co im chodzi, nie wiem po co i na co, ja mnie wyciągają, jeszcze ja na bilety muszę wydawać, no kurczę. No, jakiś artykuł, jakieś przekroczenie czegoś tam, nie wiem czego. Ja nic nie przekraczałem, przepraszam bardzo. Także słuchajcie, mam już początek dnia, mam spierdolony. No bo muszę, kurde, tak. Piwa za dużo nie mogę wypić, bo niestety nie mogę, słuchajcie. Kurde, może ja tak stanę. Nie mogę, kurde, tego piwa za dużo wypić. No, muszę jechać jeszcze na posterunek w sprawie, co, bo znowu będą mnie kuli? Ile razy nie będą mnie kuli? Do znudzenia? Siłowałem się z Krzyśkiem, kurde, ale on ma silną grabę, ja pierdzielę, jak ja mam zakwasy, słuchajcie. Tragiczne, kurde, ona to jeszcze na lewo i na prawo się siłowałem, oczywiście przegrałem dwa razy. No, ale on ma grabę, kurde, tak jak moja noga. No to nie dziwmy się, że ja przegrałem. Ale też się trzymałem, twardo się trzymałem, słuchajcie. Trzymałem się twardo, ale przegrałem, także dzień dzisiaj mam wspaniały. Jadę nawet na początku do Białostoczan, mówię, to oni wiedzą, na BMA 4 jadę. Wczoraj Krzysiek do mnie dzwonił, ale ja już nie chciałem odbierać, bo ostatnio to się kończy tak, że ja wychodzę od niego deko nawalony i to mocno. I potem cierpię. Także wczoraj nie odbierałem, ale dzisiaj może do niego zajadę. Dzisiaj może do niego zajadę, także zobaczymy. No zobaczymy, jak to będzie. Spróbuję się do niego dodzwonić, jak wrócę z komendy miejskiej. Ej, już komenda miejska mnie już chce ściągać. No, pozdrawiam wszystkich policjantów. Zaraz znowu mnie skują za takie żarty. I znowu będę jak kaczka chodził. No, także słuchajcie, no nie wiem, może zobaczymy, no. Ja tak powiem wam szczerze, że nigdy nie planuję, kurde, to co będę robił. Wcześniej planowałem, teraz nie planuję, robię to spontanicznie, nie? Także jest mi naprawdę trudno powiedzieć. Zaraz pet mi zgaśnie. Znaczy papieros. No. Pozdrawiam tego gościa, z którym wczoraj piliśmy piwko. On mnie śledzi. Pozdrawiam cię serdecznie. Na pewno się jeszcze spotkamy. I co, słuchajcie, jeszcze lepszy numer był wczoraj. Kupiłem trzy żubry i w tych trzech żubrach, bo teraz jak widzicie jest promocja, zaraz wam pokażę. Jak widzicie jest promocja, nie? Każdy może sobie odczytać, nie? W trzech żubrach dwa wygrałem. Czyli z trzech mam cztery puszki do odebrania, tylko już mi się nie chce, nie? Już wolałem kupić butelkowe. Także taki numer, no ma się farta tego w życiu, nie? Ktoś dzwoni. O, Krzysiek dzwoni, zaraz dzwonię do niego. Krzysiek dzwoni, właśnie dzwoni teraz Krzysiek. Także, siemanko widzowie, jeszcze raz, Mexicano jest jeden, a kucharek jest siedem. Siemanko.